Dzisiaj, 1 sierpnia, ruszył nowy nabór na świadczenia 500+. Można to zrobić w budynku filii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego. Od wczoraj przyjmujemy nowe wnioski na nowy okres, który będzie rozpoczynał się od 1 października 2017 roku. Także osoby, które chcą od tego momentu pobierać świadczenia, muszą ten wniosek złożyć. Najlepiej, jeśli zrobią to w sierpniu, dlatego że wtedy zachowają ciągłość wypłat, to znaczy w październiku otrzymają już pieniądze z programu. Wniosek o 500+ można pobrać z internetu i tam też go wypełnić, korzystając z bankowości elektronicznej lub profilu zaufanego. Można również złożyć tradycyjnie w siedzibie OPS-u. Nowa pula pieniędzy będzie dzielona według nieco innych zasad. Osoby samotnie wychowujące dzieci będą musiały przedstawić wyrok o zasądzonych alimentach. Osoby z własnymi firmami będą musiały przedstawić zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Skarbowy. Nowością od nowego okresu jest to, że świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że, i to są wyjątki, drugie z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Czyli generalnie zasadą taką jest, że osoby samotnie wychowujące dzieci muszą mieć zasądzone alimenty na dziecko, żeby otrzymać świadczenie od nowego okresu, który rozpoczyna się 1 października 2017 roku. Kolejną taką zmianą jest też regulacja dotycząca stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Chodzi o to, że jeżeli osoba, która utraci dochód i w terminie 3 miesięcy podejmie pracę u tego samego pracodawcy lub na przykład rozpocznie ponownie działalność w terminie 3 miesięcy, to wtedy nie stosujemy przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W gminie Września świadczenie 500+ pobiera 3300 rodzin. Żeby zachować ciągłość otrzymywania świadczeń, wniosek trzeba złożyć do końca października.